Spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 15 rozdział, 5 werset. Tak, ten fragment kieruje nasze oczy na to, żeby spojrzeć na gwiazdy. I z historii wiemy o takim brytyjsku fizyku i astrofizyku Stephenie Hawkingu. Żył on w latach 1942 do 2018. Poświęcił jego całe życie, aby wyjaśnić tajemnice wszechświata. Pewnego dnia powiedział: moim celem jest zrozumieć istotę wszechświata. Zrozumieć dlaczego jest takim, jakim jest i dlaczego egzystuje. Niestety ten naukowiec o błyskotliwym rozumie odtrącił całkowicie wiarę w Boga. W 1963 roku stwierdzono u Hawkinga stwardnienie rozsiane, niszczycielską chorobę motorycznego układu nerwowego. Od 1968 roku musiał poruszać się już wyłącznie na wózku inwalidzkim, a w 1985 stracił umiejętność mowy i musiał używać do komunikacji komputera. Gdy Hawking 14 marca 2018 roku w wieku 76 lat zmarł w Cambridge, nie udało mu się wyjaśnić tajemnic wszechświata. Jednocześnie zachęcał każdego, aby wszedł w jego ślady. Spójrzcie na gwiazdy, a nie na wasze stopy. Postarajcie się temu, co widzicie, nadać jakiś sens i zadajcie sobie to pytanie, dlaczego wszechświat istnieje. Bądźcie ciekawi. Również Biblia zachęca nas, abyśmy spojrzeli w górę. Jednak z całkowicie innym motywem. Podnieście ku górze wasze oczy i patrzcie. Kto to stworzył? Izajasza 40 rozdział 26 werset zawiera takie pytanie. Wspaniałość i wielkość Boża jest widoczna w stworzeniu. Bóg zaprasza nas, abyśmy się do Niego zbliżyli, ponieważ On nie jest jedynie Bogiem, Stwórcą, lecz jest również Zbawicielem, Ratownikiem. I dlatego są również w Izajasza 45 rozdziale 22 wersecie takie słowa: do mnie się zwróćcie, wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione, bo ja jestem Bogiem i nie ma innego. Zbawienie oznacza zostać oczyszczonym z grzechu i winy i od wszystkiego, co zaciemnia nasz wzrok. Gdy uwierzymy, że Jezus Chrystus poniósł na krzyżu Golgoty nasze grzechy, będziemy mogli zadziwiać się nie tylko nad wspaniałością nieba, lecz z podziwem poznać Tego, który wszystko stworzył. Dlatego uwierz Pana Jezusa, abyś był zbawiony. Dlatego, że jeśli uwierzysz Pana Jezusa, będziesz raz na zawsze zbawiony. Więc uwierz Jezusowi, przestań wierzyć sobie.